Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam za dłuższą przerwę spowodowaną chorobą, ale wracamy już na dobre tory, mam nadzieję. Partia klasyczna z 1929 roku, grana pomiędzy Hermanisem Mathisonem a Akibą Rubinsteinem. Moi drodzy, wybrałem partię, może niezbyt jakąś taką super zachwycającą, jak my to wszyscy lubimy, że tam taktyka, poświęcenia i jest świetnie. Bardziej edukacyjnie, ale myślę, że magicznie. Jeżeli ktoś się szachami interesuje, to na pewno sprawi mu to no raz, że radość, a dwa, że naukę. Więc zapraszam już do analizy. Partia rozpoczęła się ruchem E4. Akiba rozpoczął E5, skoczek F3, skoczek C6, goniec na B5, tutaj A6, czyli normalna partia hiszpańska i białe postanowiły wybić tego skoczka. Tutaj nie jest to już zależne od nas, jeżeli gramy taki wariant czarnymi. Odbijamy pionkiem oczywiście z D. Przypominam o pułapce, nie można zbić tego pionka, bo hetman D4 i ta pozycja się po prostu sypie. Po tego typu wymianach czarne mają po prostu lepszą pozycję, dlatego że zostaje para gońców, jest porówno w pionach i to jest przewaga po prostu czarnych, taka pozycyjna, z uwagi na parę gońców, żadnych problemów po debiucie. Jednakże tutaj wiadomo, że białe nie mogą zbić, nastąpiło D4, trzeba wybić, no i tutaj są dwie opcje, wybić skoczkiem lub hetmanem. W tamtym czasie poszło wybicie hetmanem, Akiba to wszystko wybił. No i teraz pragnę zauważyć, że i przypomnieć, że polski fighter w tamtych czasach, fantastyczne czasy dla szachów polskich były. Akiba Rubinstein grał genialnie. To był zawodnikiem, który potrafił grać fantastycznie końcówki, wieżówki, rozumiał szachy. W ogóle podejście i zrozumienie szachów w tamtych czasach było kapitalne. Oczywiście w tych czasach jest wyższe, są komputery, ale właśnie ucząc się na partiach klasycznych, uważam, że możemy się nauczyć najwięcej, jeżeli nasza przygoda z szachami się zaczęła. Ale to nie jest tylko dla osób początkujących, tak uważam. Więc dalej poszło tak. Goniec na D6, goniec na E3 i tutaj posunięcie C5 z odpędzeniem skoczka. To normalny ruch jak najbardziej, skoczek E2. Nie zagłębiajmy się tutaj za mocno, żadnych fajerwerków nie ma. I teraz nastąpiło F6. No tutaj można byłoby się troszeczkę o ten ruch pokłócić, dlatego że ruch raczej niepotrzebny. Tutaj w pierwszej kolejności wyprowadzenie figury jest dobrym na pewno nawykiem, więc myślę, że wyprowadzenie skoczka byłoby po prostu lepsze, ale to myślę, że nie ma aż takiego ogromnego znaczenia. Nastąpiło F6 i tutaj goniec na F4. Białe próbują od razu wymienić figury. Patrząc na tę partię wcześniej, odnoszę wrażenie, że białe tutaj się po prostu bały Rubinsteina i remis byłby taki bardzo zadowalający. Aczkolwiek mogę się mylić, goniec zagrywa na E6, nastąpiła wymiana, na co czarne reagują wyprostowaniem pionków, skoczek na F4, goniec F7, czyli pilnujemy z każdej strony tego skoczka, z jednej i z drugiej strony, to jest ważny układ, ciekawy zresztą też, skoczek na C3, skoczek E7, aby pilnować tego pola mocno na D5 i długa roszada. Widzimy, że białe naciskają na punkt D6 i na punkt D5. Pozycja białych jest, powiem wam, wygodna. Czarne też myślę, że nie mają co narzekać, ale białymi gra się tu po prostu bardzo swobodnie. Co ciekawe, białe przystąpiły do już takich, powiedzmy, nie ataków, ale dużych uproszczeń, co nie jest oczywiście konieczne, dlatego że nastąpiło skoczek na D5. Ale zwróćmy uwagę, jeżeli byśmy grali białymi, to tutaj chciałbym uczulić na to, żeby się nie śpieszyć. Czyli spróbować ustabilizować swoją sytuację, czyli co zrobić w takich momentach, czyli poprawić wszystkie swoje figury, poprawić pionki, jeżeli jest taka możliwość. I teraz tak, można byłoby na przykład zagrać ruch A4. Ruch fajny, dlatego że zapobiega B5, czyli zapobiegamy już pewnej groźbie czarnych, to jest jedno. Dwa, że można w przyszłości zagrać H4, żeby nie było G5, chociaż G5 teraz groźne nie jest, dlatego że skoczek może wejść na D5 i tu pole F6 się osłabia. To jest taki główny chyba mankament takiego posunięcia, poza tym zawsze można odejść skoczkiem też na E2, nie jest to problem. Ustawić F3. Wieżę wprowadzić na E1, może zdwoić wieżę na linii D,
jest bardzo dużo spokojnych posunięć ze strony białych, które mogą takiego z punktu psychologicznego trochę wkurzać czarne. Może nie tyle co wkurzać, ale też pokazując czarnym: no dobra, czarny, ja tu będę sobie spokojnie grał białymi, ustawiał swoje figury, pokaż co potrafisz w tej pozycji. No i na tym polega też gra takich silnych zawodników, którzy potrafią wyczekać, mówiąc w cudzysłowie, pozycję, która jest teoretycznie równa. No, tu prosty przykład: Magnusa Carlsena potrafi robić to kapitalnie z zawodnikami w równych pozycjach. Jednakże białe zagrały od razu skoczkiem na d5, co sprawę bardzo upraszcza. Wieża zagrywa na e8, posunięcie f3, Akiba wybił, no nie ma tutaj za bardzo dużego wyboru, no i okazuje się, że skoczek na d5 jest świetny, więc trzeba go wybić. Tak też poszło, wieża zbiła na d5. Wiadomo, nie odbijamy tu pionkiem, bo tu się otwiera linia, no i czarne po prostu byłyby zdecydowanie lepsze. Odbicie wieżą jest jak najbardziej zasadne. No i w tej sytuacji wieża zagrała na e5. No i można by powiedzieć, że to jest pozycja remisowa. Bo faktycznie taka jest, jeżeli białe by wybiły tutaj i wieża d1, można podpisać remis. Partia bez żadnej historii. Na szczęście ta partia nie jest bez żadnej historii, bo tak nie poszło. Ona nas bardzo wiele uczy wbrew pozorom. Mianowicie po wieża e5 białe stwierdziły, że zachowają swoją przewagę. Czyli zła ocena białych tutaj jest troszeczkę na temat tej pozycji. Białe myślą, że mają po prostu tutaj przewagę, może nie ogromną, bo wiadomo, że nie, ale jednak. I zagrały wieżą na d1, czyli bardziej naciskają tutaj na punkt d6. No, co robi Rubinstein? Rubinstein nie ma za dużego wyboru, jak wybić tu wieżą. Przypominam, bicie pionem jest bardzo słabe, bo wieża zajmuje linię. Wieża wybiła i król d7. Widać w tej sytuacji, że król uaktywnia się w końcówce, a Akiba Rubinstein uczy nas końcówek. Moi drodzy, końcówki wieżowe są najtrudniejszymi na świecie. One są trudne, ale są też piękne. Właśnie na tym to wszystko polega. I teraz zwróćmy uwagę, co było dalej. C4, bardzo logiczny ruch, wzmocnienie wieży. Przede wszystkim wzmocnienie tego punktu D5. W przyszłości ten pionek już nie ruszy. Może nie na zawsze, dlatego też sprawdźmy, co było dalej. G6, król C2 do centrum, król E6, król C3. No i teraz Rubinstein zagrywa F5. Posunięcie, no raczej warto taki ruch zagrać, próbować zmusić przeciwnika do wybicia. W tej sytuacji mogłoby nastąpić posunięcie E5, które zdecydowanie upraszcza grę. Nie można wybić, wiadomo, tracimy wieżę, więc tutaj trzeba byłoby się przykleić wieżą na D7. No i chyba sprawa tutaj byłaby prosta, mianowicie to wybicie i F4 gwarantuje totalny remis białymi. No cóż, tak nie zagrały białe. W sumie nie wiem dlaczego. Powiem szczerze, no partia, można by powiedzieć, byłaby taka sucha, remisowa, szybka. Faktycznie, ale czarne za bardzo też wyboru nie miały. Rubinstein po prostu gra sobie w szachy, a białe myślały, że po prostu mają lepszą pozycję. No i jak poszło? Poszło tak. I poszło wybicie. Tutaj przede wszystkim chcę wam pokazać końcówkę i genialne ruchy w końcówkach, które uczą. Wieża D2 wraca. Można byłoby powiedzieć, że te dwie wyspy pionowe są bardzo stabilne i tu się nic złego nie dzieje białymi. I tak faktycznie jest. Nic białymi się tutaj złego nie dzieje. Ale Rubinstein podgryza i próbuje wymusić na przeciwniku pewne niedokładności. Mianowicie ruch B5, narzucający się. Po wybiciu oczywiście pionek wybija i tutaj stalibyśmy czarnymi bardzo dobrze, bo pionki robiłyby tu już karierę, więc wybić na B5 nie wolno. Nie zawsze jak mamy wybicie, to róbmy, dlatego że pionek tutaj też walczy o centrum. Posunięcie B3 jak najbardziej dobre i posunięcie H5, czyli wykorzystanie wszystkich swoich pionków maksymalnie, jak tylko można. Ten ruch ma swoje zalety, nie pozwala zagrać G4. Posunięcie G3 i teraz zaczyna się prawdziwa, piękna sztuka szachowa Rubinsteina. Pozycja, moi drodzy, jest równa. Silnik jest bezlitosny. Równa, koniec, kropka. Ok, a grają ludzie i są pewne tutaj możliwości przełomu. Pierwszy piękny ruch czarnych, który
powoduje, że czarne próbują grać, znaczy próbują wygrywać tę końcówkę, to ruch F4. Piękny ruch. Piękny ruch, który chwilowo oddaje piona za inicjatywę. Moi drodzy, wzięcie tego pionka nie nastąpiło w partii, ale sprawdźmy, co by było, bo to się oczywiście narzuca. Tu chodzi o to, żeby król miał swobodę gry, żeby wieża miała też swobodę gry i żeby próbować tutaj grać po prostu aktywnie. W tej sytuacji, jakby nastąpiło bicie, no to wieża F8. Mamy bardzo prosty plan wybicia pionka, potem następnego, może wprowadzenie wieży na H4, zagranie na H3 i to są fajne rzeczy, fajne takie, myślę, że dosyć aktywne rzeczy, aktywna gra czarnych. Wieża mogłaby dać szacha, król F5 mógłby pójść, żeby skrobnąć pionka królem tym razem, ale po wieża E4 moglibyśmy napotkać problem w postaci, że aha, nie mogę zbić tego pionka. Ale to nie szkodzi. Zadajmy sobie teraz pytanie, co ta wieża robi. Wieża tylko broni pionka. Nie ma tutaj aktywności, więc po na przykład ruchu B4, który byłby ruchem bardzo ważnym, żeby tutaj ograniczyć króla i ten pionek tutaj miałby też swoje zadanie na tym skrzydle przede wszystkim. I po król D3 na przykład wieża G8. Ta pozycja jest bardzo trudna białymi do zremisowania nawet. Ta wieża wchodzi bardzo aktywnie. Tutaj grozi wzięcie pionka, potem wzięcie kolejnego i mogłoby być bardzo, bardzo groźnie. Tak sobie mniej więcej trzeba tutaj kojarzyć takie pozycje, kojarzyć końcówki i wierzyć w siebie przede wszystkim. Ja uważam, że tutaj, no, może wiara nie wygrywa partii szachowych, ale pewność siebie i jakaś tam kalkulacja oczywiście jest ważna. Dobrze, w partii nastąpił szach. Król zagrał od razu na F5 i wieża na E4. Tutaj białe, jak widać, pozwalają wziąć pionka, co następuje, i wieża G8, czyli teoretycznie troszeczkę gorsza wersja czarnymi, ale z drugiej strony, dlaczego gorsza? Przecież atakujemy pionka, potem kolejnego z tempem, więc już się zaczynają jakieś takie mikro przewagi. Wieża dała szacha, król wrócił, no bo pionka swojego pilnować trzeba, a tak jest dalej. Szach kolejny, król D7, no i G4. I teraz tutaj wieża zagrywa na F8 na pionka. To jest bardzo ważne wtrącenie. Pamiętajmy, nie zawsze musimy wszystko wymieniać, co jest pod biciem. Na tym właśnie polega zaskoczenie czasami przeciwnika, że nie gramy pod jego dyktando. Więc wieża F8 jest takim ruchem, można powiedzieć, zaskakującym z jednej strony. F4 nie działa, bo bierzemy pionka. No, wieża E3 pasywnie. Tak też nastąpiło. Moi drodzy, teraz Rubinstein popisał się najlepszym posunięciem w tej pozycji. Trudna z jednej strony końcówka i jestem ciekawy, czy taki ruch byście zagrali. Można sobie materiał na chwilę zatrzymać oczywiście. Tutaj nastąpiło H4. Piękny ruch, który pokazuje siłę tego pionka. To jest trudny ruch z jednej strony, dlatego że zostawiamy przeciwnikowi dwa wolniaki złączone. A to może być bardzo niebezpieczne. Tylko na razie nie jest. Cały ten problem polega białych na tym, że te pionki nie są teraz groźne. Ten pionek jest groźny, a tutaj naciskamy na F3, a król jest daleko. Nastąpiło A4. Tutaj Rubinstein może niepotrzebnie wybił tego pionka, dlatego że już pokażę Wam fantastyczny wariant, jaki mógłby nastąpić. B4 zdecydowanie byłoby tu lepsze. Ten pionek już jest wyżej pola przemiany, a mogą jeszcze nastąpić przełamy. I przykładowo, król na D3, to teraz mogłaby nastąpić wymiana. Wiesz, bardzo ciekawy ruch i ruch wygrywający. Dlaczego? Po wymianie można by powiedzieć, no halo, halo, ale przecież król zdąży do tego pionka, a te piony są złączone. I tak i nie. Zobaczcie, co się dzieje. Król E2, H3. Król F2, mogę zagrać H2 tak naprawdę, ale ruch D5, przełomowy ruch, który wyrabia następnego wolnego pionka, wygrywa partię. Po wybiciu gramy C4. Zobaczcie, co się dzieje. Wybicie i B3. Król nie jest w stanie złapać dwóch pionków, a te cztery wolne pionki nic nie dają kompletnie. Król zawsze zdąży. Poza tym te pionki są szybsze. Rubinstein wybił na A4. Wieża E8. Dokładnie ten sam myk. Tutaj należałoby zagrać pewnie wieżą na D3, czyli nie wymieniać tych wież. Ale po wieża E1 szukamy oczywiście możliwości dojścia do pionka, do pola przemiany. Po wieża D5 dalibyśmy szacha.
Król C2, zbilibyśmy pionka, wieża na H5. No trzeba by było tego pionka po prostu zbić, ale po wieża F4 atakujemy dwa piony. No i po wybiciu tego jest bicie tu. Pozycja jest wygrana czarnymi. Ważne jest to, że te są złączone, a ten sam nie jest w stanie uciec. No ale w tej pozycji zostało wzięcie na E8, zostało, nastąpiło, przepraszam na emocje, nie wymiana, tylko król D2. Teraz czarne wybiły na E3, wymiana w ten sposób. No i ruch z dwoma wykrzyknikami, moi drodzy, który wygrywa te pozycje czarnymi. I ten ruch już na pewno znacie, jest to posunięcie D5. Kapitalny ruch, właśnie, który pozwala uwolnić kolejnego pionka. Te dwa pionki, czyli H4 i C5, wygrywają partię. Przeciwnik Rubinsteina poddał partię. No, kompletnie nie ma co grać. Chodzi tutaj mi... Głównie ta partia miała na celu pokazanie końcówki. W bardzo sprytny sposób tutaj czarne to rozegrały. Oczywiście remis był w każdym momencie. Białe tego remisu nie chciały. No i cóż, jest kara, ale widzicie, na tym szachy polegają, że kara jest na szachownicy, a my się możemy z tego uczyć. To jest piękne. Polecam partie klasyczne. Cały czas będę propagował to, bo uważam, że warto i one bardzo, bardzo dużo uczą, mimo że są nudne. Dla szachisty uważam, że materiały 100 lat wstecz nie powinny być nudne i nie są nudne. Dla mnie nie. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłej lektury. Uczmy się, analizujmy. Do zobaczenia. Cześć.